Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 37. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się na szczycie złotej pirytowej piramidy w świętym Gaju. Dookoła mnie święte drzewa, u moich stóp złota energia, która łączy się z innymi megalitami i z innymi złotymi piramidami na całej Ziemi. To miejsce zostało mi wskazane i jest takie wyjątkowe. Gdy dochodziłam do tego miejsca, przechodziłam przez całe piękne łąki. Czystka, czyli oczyszczenie, ale również lawendy, czyli ten fioletowy promień, ta przemiana, ta transformacja. A gdy doszłam do tego miejsca, zauważyłam, że u moich stóp wszędzie wychodzą lilie, białe lilie, jako ten symbol czystości. Tego czystego połączenia z Twoją duszą wyższą i z siłą wszechświata. To miejsce ma bardzo wyjątkową energię i nasze dzisiejsze spotkanie będzie przepełnione właśnie tą złotą, świetlistą energią świadomości, mądrości wyższej, połączenia z tym, co najwyższe, najpiękniejsze i najbardziej prawdziwe, co zgodne z Tobą. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie takim oczyszczeniem poprzez złoty promień, poprzez splot słoneczny, ze wszystkich więzów karmicznych, ze wszystkich blokad, ze wszystkich przysiąg, ze wszystkich ciężkich energii, które wędrowały z Tobą przez poprzednie inkarnacje. Dzisiejszym symbolem tego spotkania będzie złoty piryt, ale również labradoryt. Labradoryt jako ten kamień pamięci, aktywacji pamięci, wspomnień, aby móc przez nie przejść i poprzez tą złotą energię oczyścić wszystko. By Twoja dusza była w czystym, złocistym ciele i by mogła w pełni realizować swoje cele, swoje powołanie, ale również by mogła w tym życiu materialnym, jak i sama symbolika 37, bo popatrz, trójka, to działanie, szybkość, energia, realizacja, wolność, niezależność. A siódemka to taka bardzo tajemnicza cyfra, która głównie oznacza tajemnicę życia. Jak prowadzić swoje życie w materii, jak realizować siebie w tym ciele materialnym, jak kreować i jak tworzyć z radością i lekkością. To również tajemnica energii Wszechświata w połączeniu z tajemnicami Ziemi. Czyli na naszym dzisiejszym spotkaniu ta złota energia będzie oczyszczać wszystko w Tobie, wokół Ciebie i ta nasza ceremonia jest kontynuacją 36, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu, tylko że ta ceremonia jest z innego miejsca, ponieważ już przeszliśmy jak gdyby troszeczkę wyżej. I to miejsce pomiędzy tą magiczną Eworą i magiczną Grandolą, gdzie znajdują się skupiska megalitów, jest tak ważne, aby dokonać tego ostatecznego procesu stania się naprawdę z sobą. W 100%, by właśnie z tą lekkością i radością tkać Twoje życie według Twoich pragnień i według celów Twojej duszy wyższej. Zanim jednak przejdziemy do naszego spotkania, które właściwie dzisiaj moglibyśmy przeprowadzić w zupełnym milczeniu, tylko łącząc się z tą energią tego miejsca, łącząc się z tą złotą wibracją, która aktywuje mądrość wyższą, ale mimo tego, jeszcze w kilku słowach chciałabym Ci przekazać kilka przesłań, które są ważne. Jednak ten cały proces rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji,
połączenia z tym miejscem. Tym razem to połączenie będzie dłuższe. Następnie przejdziemy do tego momentu połączenia z energią wyższą, ze złotym promieniem, które połączy się z Twoim splotem słonecznym, by wyszukać wszystkie blokady, wszystkie obawy, wszystkie jakieś negatywne energie, a następnie przejdziemy do tematu naszego spotkania. Aby nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo